Majowe dni rozbrzmiały dźwiękami basowych gitar. Polibuda Opener ściągnął na swój teren setki miłośników rocka. Jak uczestnicy oceniają imprezę? Niesamowita, studencka i pełna wrażeń. Cieszę jedzenie, wszystko polecamy, brzuszek jest pełny. Relaks, wspólna zabawa, a może speed dating. Na uczestników w strefie animacji czekały atrakcje przygotowane przez organizatorów. Prowadzący wydarzenie w swoim napiętym grafiku znaleźli czas na krótką rozmowę. Studenci naprawdę chcą się bawić i to po prostu widać, że im wiele nie trzeba do tego, żeby weszli w ten rytm zabawy i naprawdę grubo pod sceną się działo. Bo tak naprawdę Polibuda Opener nie ma jednego najlepszego punktu, tylko w całości jest fantastyczną imprezą. I wtedy, kiedy Edgar nie mówi. Na scenie, oprócz najsłynniejszego w Polsce kochanka, wystąpiły zwycięskie kapele studenckie. Kolejna impreza w napiętym uniwersyteckim kalendarzu pozwoliła na chwilę zabawy przed radosnym czasem dzielenia się wiedzą, zwanym sesją. Deszcz emocji spadł na kampus Piotrowo. Studentów rozgrzewały jednak nie tylko rockowe brzmienia. Dla Flesza Karolina Grzelska.